Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 25 sierpień 2021 rok. A ja zastanawiam się, czy będzie co zimować. Tu jest moja słabiutka rodzina, którą połączyłem dwie pod czteroramkowe. I na środek lata zrobiła się jedna ramka. To wszystko było, proszę Państwa, osadzone na starych zapasach zimowych, cukier ze solą. Tak depopuluje rodziny. Tu następna rodzinka. Też się zastanawiam, czy to będzie co zimować. Tu następna rodzinka w akcji. Złoto jesieni. Następna. Tu następna rodzina. Tu mam następną rodzinę. Tu jest odkładzik mój. I odkład. Już jest ładna rodzina z niej. Tu jest następna rodzina. Tu jest następna rodzina. Następna. Tu jest następna rodzina. I tu mam szereg takich rodzinek. Proszę Państwa, te pszczoły pokazuję, nie zatykając im wylotka. To są takie numery, że można wylotek zatkać i pokazywać, jakie się ma potęgi. Proszę Państwa, a w tym ulu lata druga córka podkarpackiego bakwasta. No pięknie latają. Ona jest podobna do matki. A tu jest ten podkarpacki bakwast. No on mi bardzo przygłodniał. To była rodzina na trzy kontygnacje i pod dachem jeszcze siedziały. No niestety nie zająłem się na czas tą rodziną. Dobrze, że mi nie padła. Proszę Państwa, tu jest pierwsza córka podkarpackiego bakwasta osadzona na rodzinie. No niestety ona nie jest podobna do matki. Tak, u nas ktoś zamnożył te bakwasty gdzieś za płotem w sąsiedztwie, bo i mój kolega też mi meldował, że takie same ma pomarańczowe pszczółki. Tam pszczółki latają. No i tak, proszę Państwa, by można pokazywać to bez końca. I ja się zastanawiam, czy będzie coś zimować, bo niektórzy pszczelarze mówią, no coś okropnego. Proszę Państwa, moja pasieka do tej pory nie była leczona od listopada żadnymi środkami chemicznymi. Żadnymi. Moja pasieka jest leczona krótką komórką na warozę. To jest mój projekt na internecie. No niektórzy pszczelarze już mi tam alarmują, że im wykradłem. No po prostu ja czytam w ludzkich umysłach na odległość. Nawet u ludzi, u których nie znam. No niestety ja tego nikomu nie wykradłem. Ja sam na to wpadłem. No nie wykluczam, że ktoś może stosował. Ale gdy ktoś stosuje na przykład ramkę hochmanowską, która ma odległość między uliczkami 9 mm teoretycznie, a praktycznie to do 12, i ktoś mówi, że to jest krótka komórka, to ma chyba krótką komórkę, ale między uszami, że nie potrafi myśleć. Proszę Państwa, i tym wulgarnym stwierdzeniem serdecznie się z Państwem żegnam.